Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dead Space Remake. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Ja nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim. Tak się, słuchajcie, wkręciłem. Zostało nam jeszcze do odnalezienia 6 beboków i musimy im wstrzyknąć ten enzym, więc lecimy. Wieża chłodzenia przed nami. O mój Boże, nie! Tam będę musiał latać, nie lubię tego, bo ja tracę orientację w terenie, jeśli chodzi o te latanie, no ale cóż, trzeba sobie będzie z tym jakoś poradzić. Mamy zapis, więc wiecie, jakby co to... Przejście w nieważkość. Ja pikole. No tylko tu będą pewnie beboki jeszcze w trakcie, nie? Nas atakować. Dobra, aha, rozumiem, że ja mam sobie to otworzyć, tak? To jest symbol nie stazy, tylko kinezy. Wiedziałem! No ja nie umiem tak, słuchajcie, nie umiem. Tym bardziej, że zobaczcie jak... Jezu, jak one się szybko ruszają. Dobra, ten zginął. Gdzie jest ten drugi? Nie widzę go. Tam jest. Ja już, słuchajcie, pokręciłem się dookoła. Zrobiłem chyba 360 stopni, nie? Do góry nogami teraz latam, no hit. Ja pierdzielę, jak ja tego nie lubię. No ale cóż. Dobra, czyli teraz tutaj, tak? Jak ja stoję z tą amunicją do tego? Dobra, jest gites. O mój Boże, to są kolce. Trzeba uważać. Dawaj mi to. Zestaw stazy, no przyda się, ale... O, tu jest jeszcze skrzyneczka. Co tam dają? Kredyty. Dobra, gdzie ja mam? Aha, tutaj. Weź to otwórz. I co, kolejny bebok mi tu wyleci? Jezu, ja się boję, że ja w te kolce wpadnę. Nie no, muzyka jest dramatyczna. No... I co? A, idzie bebok. Dobra, te małe nie są takie złe. Mogę to przyciągnąć w ogóle do siebie, tego beboka? Słyszę w ogóle w tle coś dziwnego. Możesz tym pieprznąć. What? Co tam jest na górze? Pokazać mi to. O nie! Tam jest ten bebok, którego trzeba tym palnikiem załatwić. Kuźwa, no i słuchajcie, się tak zakalkućkałem, że nie mogę sobie tam lecieć. Ale możesz wylądować. Dziękuję. No rozpieprz to! Zginął? Zginął, dobra. Strzykuj to. Masakra. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, przechodzić tego na wyższym poziomie trudności. To byłaby po prostu jakaś katorga dla mnie. W sumie mogłem tego też użyć, zamiast tego palnika. No ale dobra. Czyli tym palnikiem koniecznie te takie beboki trzeba zabijać i koniecznie te takie roślinki też, nie? Dobra, rozumiem, że mam się wrócić, tak? Teraz musimy 4. znaleźć. Przejście w nieważkość. Czy jak ja teraz będę wracać, to jeszcze jakieś nowe beboki się pojawią? Nie chciałbym, szczerze powiedziawszy. Ale ja już coś słyszę. Mógłbym zrobić to na pochybel w sumie, nie? Gin. Zostawił coś? Zostawił, dobra, super. Nie no, nie było tak źle. Dobra, kończymy z tym miejscem, bo mi się tutaj nie podobało. Wyjście z nieważkości. Okej. Jakie ja mam jeszcze bronie teraz? Dobra, przeładuję sobie wszystko. Kurde, zapiszę to sobie, skoro mamy tutaj zapis. Dlaczego by nie? Bo naprawdę ładnie to poszło. Mogło pójść gorzej, A naprawdę nie było źle. Ani apteczki żadnej nie straciłem. No tak mnie pieprznął raz ten bebok, ale trudno. Ja teraz nie pamiętam tego powrotu. Aha, dobra, czyli pewnie tu coś mi wyskoczy na nowo, bo to jest taki długi korytarz. Już słyszę. Tylko tak jakby za mną to słyszę. Boże! A co to za łapę? Czy oni mogą mnie nie zachodzić tak od tyłu? Byłbym wdzięczny. Dobra, do tej linowej broni zdobyliśmy ammo. Czy ja tu wszystko zebrałem? Tak. A jak stoimy z tą bronią? Aha, 39 i to by było na tyle. No dobra, nie jest źle. Tu coś leży? Nie. Dobra, czyli co? Teraz zostało tak naprawdę nam jeszcze jedno przejście. Dobrze, że słuchajcie, jestem na świeżo, że to nagrywam od razu po poprzednim odcinku i wszystko ogarniam w miarę. Czy ja coś tu mam do sprzedania? Nie mam nic do sprzedania. Kupić se też nic nie kupię. Mam wciul, mogę sprzedać sobie tą stazę w sumie. Bo tego mam aż za dużo. Kupić ulepszenie. Kurde, ale ja potem muszę z tym łazić. To jest ten minus, nie? Nie, dobra, na razie zbieramy. Może będzie niedługo jakaś kolejna zbroja lepsza, nie? Znowu będzie 20 000 kosztować. Więc na razie to tak zostawmy. I teraz tam po drugiej stronie nie było zasilania, więc teraz to musimy sobie po prostu przełączyć, dokładnie. I teraz tam sobie otworzymy. Bo rozumiem, że tam mam iść, tak? Tak, dokładnie. Czwarty bebok przed nami. Już widzę, że tutaj od razu nas to zakazi. Nie widzę nic. Jezus. Gdzie jesteś? What? Pomóż mi. Nie, to znowu są jakieś halucyny. Ja nie wierzę w to, że ona mu tak daje takie wiadomości. O nie, tu są te ciała. Dobra, wbijaj to. Ale to nie były te, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to tamte, co mnie tak zabijały. O to... Możesz zginąć. Aha. Te takie, co mutują, tak? On zginął. No kurde, jakie to mocne. Jeszcze to żyje, czajcie to? No nareszcie. Popieprzyło ich chyba. Mogłem w sumie skorzystać trochę z elementów otoczenia, no kurde, zapominam o tym. I bym się tak nie wystrzelał z tej amunicji, no ale trudno. Dobra, zmieniamy sobie na tę broń. Czyli tutaj wszystko tak naprawdę. Tutaj mamy szafeczki. O, tutaj jeszcze kredyty. Dobra, ile tam jeszcze nam tych beboczków zostało do zainfekowania? Znaczy zainfekowania. Raz, 4. Dobra, 4. I rozumiem, że mam iść tam w głąb. Super, a tu jest jeszcze zamknięta. Gdzie my idziemy? Teraz wschodnia komora. Isaac, sprawdziłam notatki Cross na temat... D. O mój Boże. Co się dzieje? To on. Dwie pary drzwi za sobą. Kiran. Co? Zniknął. Pomachał do mnie i... Wybacz, nie czaję tego. Nie zatrzymuj się. To jest to samo, co my dostajemy jakieś od Nicole, nie? To... Ja sobie to wezmę na wszelki wypadek, wiecie? Ale to zaraz, weź to opuść na chwilę, bo jeszcze tutaj trzeba zrobić. Bo inaczej byśmy przecież nie przeszli na drugą stronę, nie? Nie podoba mi się to sterowanie, że ja tu muszę F-kę trzymać. Tam leżało coś, wiem, ale... sobie tutaj. No i wyskoczy mi pewnie coś w takim momencie, że ja nie będę, wiecie. Co to jest? To jest, słuchajcie, to zadanie poboczne, które tak usilnie próbowałem chyba zrobić. Ten Rick. Wiecie, o co chodzi, nie? No i teraz zobaczcie, przy okazji robienia misji głównej się udało. Hit. Nawet się nie musiałem starać. Dobra, weź to. Tu jest winda. Ale nie wiem w sumie, czy ja mam iść tą windą. Windą? A dlaczego nie tam? Co tam jest? Aha, tam jest dalsze jakieś pomieszczenie. Dobra, czyli tam później ewentualnie, tak? Creepy dźwięki. Tu mogę tylko w dół. No, na bank tu mi wyskoczą. Wiedziałem. Wykryto groźną anomalię. Nie, nie mówcie, że to jest ta... I wiedziałem! Jak już powiedziała, że wykryto anomalię, to groźną, to wtedy też tak było chyba. No chodź, chodź, chodź. Ja mam stazę, Ale spieprzaj, kolego. Czy on zginął? Zajebiście mi to poszło, słuchajcie. No po prostu lepiej być nie mogło. Nieskromnie powiem, ale to była zajebista akcja. Tu znowu mogłem użyć tego, no ale ciul. Nie wybrzydzajmy, nie będzie nigdy, tak wiecie, idealnie, nie? To jest wielka przestrzeń, na pewno to jest dużo znajdziek, ale dobra, idźmy najpierw tutaj. Tu będzie pewnie od razu... Jezu, jak się przestraszyłem. Wbijaj to. Jeszcze tylko 3 beboki. Dobrze nam idzie, w miarę szybko sobie z tym radzimy. Ja pierdzielę. Nawet się nie przestraszyłem. Wiecie, powiem wam szczerze, że trochę się uodporniłem na te beboki. Jakoś tak już się nie drę od 2 odcinków chyba, nie? Tak mi się wydaje. No chyba, że jakiś straszak nagle coś wyskakuje z dupy. Ale tak to... W sensie jakieś prysznice się włączają, wiecie, nie bebok, tylko... Tylko coś takiego niespodziewanego. Straciłem już całą amunicję do tamtej broni. O, tu jest generator. Tak jakby będzie trzeba go wziąć gdzieś pewnie, tak? Dobra, ale to zaraz. Ja się muszę najpierw tutaj rozejrzeć. A, tu trzeba ten generator wtrynić. A może się tutaj pozapalają światła, jak ja to wtrynię? Dobra, weźmy to od razu. Weźmiesz to? Kurde, nie mogę z tym biegać na sprincie, to jest minus, ale w sumie na razie nic mnie tu nie atakuje. Chyba, że jak to wtrynię, to coś wyskoczy. Wiedziałem. Wiedziałem! Idzie jeszcze coś. O, w dupę. Przecież mi robi. Wszyscy. I tu można przyłączyć coś. W sumie nawet chyba muszę to przełączyć. Aha, ale brakuje. Karty układów pokładowych, czyli czegoś nie mamy. Dobra. No, ale... No nie mogę tu nic zrobić, no hello. Pokazuje mi, że mam tu cel. Czy ja mam tu coś znaleźć najpierw? Czy ja tu byłem na przykład? Tu coś jest. Jest karta, dobra. Jest ulepszenie, ale nie ma tego beboka do rozwalenia. Aha, on jest tam pewnie. A tutaj się nie przedostanę i nie ma nigdzie tego gruczołu do zniszczenia. Tam jest, ale... Nie trafię go, no. Tam są drzwi jakby od drugiej strony trzeba się tam dostać. Dobra, dawajcie szybko te ulepszenia. Co ulepszamy? Pistolet linowy. Kurde, nie wiem. Nie mogę tak. Nie mogę, słuchajcie, tak, bo ja się boję, że ja teraz zaraz zginę. 36 sekund. Wejdę tu jeszcze raz. O, stazę sobie naładujemy. full będziemy mieli. Dobra, wyjdź stąd na chwilę. I wyjdziemy jeszcze raz. I teraz mam 80 sekund, więc spoko. Dobra. Głupie, że to jest w takim miejscu. Weźmy... Co to jest ta strefa? Strefa stazy. Dobra, dajmy to. Piła plazmowa. Pojemność. I obrażenia. No to będzie nasza najzajebistsza broń teraz. No i zróbmy tak, że wyjdźmy stąd. I teraz możemy tam użyć przy tym generatorze tej karty całej, tak? Coś tu wyskakuje jeszcze, czy już nie? Chyba nie. No, użyj tego. No, ale... Nie mogę tego użyć. Nie rozumiem. Pierdzielę, dopiero teraz. Ośmi ty szmiro! Jakie one są szybkie, te szmaty. Słyszę, 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 tylko nie wiem gdzie. No teraz to już na 2 hity powinien schodzić ten bebo. Jak ja mam taką broń zajebistą, nie? Już nie przesadzajmy. Tu coś jeszcze leży, tak? A nie, to jest ten taki do nadziewania. Czyli na górę. Ale po co ja włączyłem to, żeby móc latać? Okej, ale mam tu windę, tak? Chyba, że tam na górze mam gdzieś podlecieć po prostu. A widzę cię, mój drogi. No i muszę tam się nawet... Coś we mnie strzela. I nawet widzę co. Zginęło to gówno? Niestety nie. Teraz już tak. Weźmy to. No i rozpieprzmy tego beboczka. Nara. No tak, no nie wleciałbym tu piętro wyżej, nie? Okej, ale jeszcze chciałbym, tam jest na przykład skrzyneczka. Aha, mam na dół wrócić, tak? To czekajcie, najpierw tak, tutaj. Weź to. Super. Jezus Maryja! Ty Franco! To by było na tyle tutaj. Dobra. Lecimy z powrotem na dół. Rozumiem, że mam włączyć znowu tą grawitację. Nie, do góry mnie prowadzi. O boż. Wyłaniały się niczym kwiaty. Czyli teraz to drugie przejście, w którym nas nie było. No ja się boję tego spotkania z tym lewiatanem. To na pewno będzie jakiś taki boss. W sumie pierwszy boss tak naprawdę w tej grze. No bo tego czerwonego beboka to nawet nie uznaję za bossa, nie? I tego wielkiego też nie uznaję za bossa. Zresztą widzieliście jak sobie poradziliśmy z nim na luzie. Dobra, ekwipunek, coś ja tu mogę zrobić w ogóle w tym sklepie? Ja mam od groma apteczek, stazy mi nie brakuje. Mogę sobie kupić paczkę tej amunicji, bo żeśmy ulepszyli broń jakby na maksa praktycznie, jeśli chodzi o obrażenia. No i w sumie na razie tyle. To by mnie, że tak powiem, satysfakcjonowało. Zapiszmy to. No idzie sprawnie, nie powiem, ale nie chcę zapeszać. Dawno nie zginęliśmy. I oby tak do końca. Dobra, czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć broń, jak to wygląda. Dobra, weźmy sobie tą. Stacja, nie, sala filtracji powietrza, okej. O mój Boże. Czy my się zbliżamy do sali z tym bebokiem głównym, lewiatanem, czy jak? No, nawet słychać takie odgłosy w tle. Boże. Ja pierdzielę. Tam coś leży. A tam jest taka dziura. Boję się. Coś mnie tu hapsnie. Nie mogę iść. Ja pierdzielę, wiedziałem. Było już tak raz, pamiętacie? Identycznie to wyglądało. Też trzeba było strzelać w tą maskę. No zaraz mnie to ciągnie. Było blisko. Czy ja coś dostanę? Czyli to ten lewiatan wcześniej mnie też ciągnął. On w ogóle nie może biegać, jak chodzi w tym śluzie, w tej mazi. Masakra. Wiedziałem, że tu coś się takiego wydarzy. Czułem to w pindlu. Znowu zapis? Nie było mowy o kamerach pokazujących mojego zmarłego brata. Tyle śmierci. A co by było, gdyby znak trafił w niepowołane ręce? Znowu chodzi o Sisi. Tak sobie myślę, że gdyby jakaś korpołajza próbowała zgarnąć znak, ty i ja moglibyśmy coś z tym zrobić. Mówisz, jakby to gdyby było niemal pewne. Daj spokój. Gdzie jest Hammond? Co robi? Nie wiem. Jeśli się nie skupię, zabraknie powietrza. Właśnie, z tym Hammondem dawno nie mieliśmy kontaktu, nie? Cały czas mamy z tą Daniels i teraz ostatnio z tą Cross. Z tego pokładu tutaj. Dobra, walimy sobie kolejny zapis, bo po coś tutaj dają ten zapis, skoro tutaj będzie pewnie jakaś jatka. No właśnie, co my tu mamy? Co to jest? Nie, no znowu latanie. Dostanę zaraz szału. Masakra. Nie lubię za dużo tego. Dobra, tam jest, widziałem już ten. Skrzyneczka, tylko ona gdzieś... A. Okej. Okay. Przejście w nieważkość. Ja pierdzielę, ja tu nawet nie będę odróżniał tych beboków. Już mnie coś atakuje, tak? No słyszę coś, ale... Nie rozumiem za bardzo gdzie. Tak jakby nade mną, tak? A tam. Nie, 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 to ja biorę zwykłą broń do tego. Dobra, ja będę tutaj powoli starał się to penetrować, żeby mnie tu nic nie zaskoczyło. Tędy? O ja pikole, muszę tędy, ale... Rozumiem, że nie mogę do tego podejść. Czy ja mam to stazą zablokować, czy jak? Co ja mam tu zrobić? Chyba stazą, nie? No i teraz... Dobra, to widziałem, ale nie widzę kolejnego. Tam jest. No zginę tu. Nie wiem, jaką ja mam broń. No i jeszcze nie mogę to w to trafić, nie? Tu mnie strzela. Czyli gdzieś jest ten, słuchajcie... Dobra, wezmę apteczkę, mamy dużo sił. Weź to. Tam jest staza jeszcze do... Gdzie jeszcze jest ten bebok? Tam jest. Kurde, nie trafię tak. Ale chyba trafiłem, dobra. Tu jest gdzieś ten bebok, którego trzeba rozwalić, wiecie, tym palnikiem. Ale nie widzę go. Tu są kolce. Dobra, weźmy sobie tą stazę. Rozumiem, że tam wyżej, tak? No, zaraz na kolce się nadzieję. Dobra, chodźcie tu, bo... No gdzie ty lecisz, koleś? Gień. Daj mi to. Super. Dobra, mamy to. I chyba nawet nam się udało to w miarę ogarnąć. Dobra, czyli teraz tutaj. Tylko ja już nie mam praktycznie nic do tej broni. Dobra, weźmy tę. Wyjście z nieważkości. Co to jest? Sterowanie turbiną. Okej, no chyba muszę to zrobić. Aha, wyłączyłem sobie tamte turbiny, żeby móc wrócić pewnie potem bezpiecznie, tak? Też czy to będzie bezpieczna droga, to nie powiedziałbym tego tak na 100%. No gdzie jest ten bebok następny? Strasznie długo się do niego idzie. Uwaga! Awaria oczyszczaczy termodynamicznych. Odsunąć się od rur filtracyjnych. Tu nie wejdę. Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? A ile my jeszcze tych beboków mamy do zabicia? Przepraszam bardzo. Jeszcze dwa. No nie, ja tam... Aha, czy ja będę musiał... Taka czasówka będzie pewnie. Wyskoczy mi tu ktoś? Mogę to rozwalić tak pięścią? Nie, nie mogę. Co on robi?! Aha, bo ja spadł... Dobra. Użyłem tej... lepszej... mocy broni. Przynajmniej się nauczyłem, jak to działa, czyli to robi taki promień, jak wejdzie coś w niego, to rozumiem, że mu zadaje obrażenie. Okej. Natomiast marnowałem pocisk, co mi się bardzo nie podoba. Ja rozumiem, że tam na pochybel teraz, tak? Na drugą stronę. Aha, nie na pochybel. Najpierw muszę sobie to rozwalić. I teraz dopiero na pochybel, bo tutaj nic poza tym chyba nie będzie, nie? Tam jest więcej tych przejść. No dobra, czyli taka czasóweczka, nie? Trzeba w odpowiednim momencie to przebiec. W sumie fajne. Na pewno lepsze niż to latanie gówniane. Tylko czy tu mi coś jest... O ty szmiro, nie myta. No ten zginął na 2 hity. A ten francowaty typ nie chciał zginąć. Jeszcze? Już myślałem. Dobra, całe szczęście, że to są takie odpoczynki w tym miejscu, na przykład, wiecie, ten ogień się nie pojawia. Tam się natomiast pojawi, nie? Więc muszę poczekać. No ale... No właśnie. Kurde, to mogłem nawet przebiec. Nie sądziłem, że tak długo to będzie trwało. To easy peasy to jest. Tylko tu mi pewnie znowu wyskoczy, tak? Ktoś? O, nie tym razem. Tam jest znajdźka. Tam jest znajdźka za... Za tymi. O, kredyty, dobra. I teraz do góry, tak? A tu z tyłu coś, bo jest też kredyt chyba, tak? Bo też na zielono. No dobra. Dużo tej kasiorki zbieramy ostatnio, bardzo dobrze, przyda się. Nie wiem, na razie sobie nie uzupełniam tej stazy, chociaż ja tu widzę, że mam jeden ten hyrdek. Pytanie, gdzie ja mam iść? Tam. A co jest tu? Zobaczę to na mapie tylko. To jest chyba dalsza jakaś droga w ogóle. Dobra, nie, to na razie tu nie idę, bo to będzie pewnie powrót czy coś. Dobra, to idziemy tu. Będzie ten bebok. Będzie. Nara! I został nam ostatni. Fajnie by było to zrobić w tym odcinku, nie? Tu jest jakiś szyb wentylacyjny, żeby coś mi miało wyskoczyć? No niekoniecznie chyba. Dobra, czekajcie, sobie to wszystko poprzeładowuję. Widzę. No ta broń jest akurat dosyć słaba. Strasznie dużo musiałem z tej broni w niego wpakować. Dobra, tam coś jest. A co jest tutaj? Bo to taki jakby powrót, nie? Górą, że nie trzeba będzie dołem przechodzić. Zginął. Zaraz tam pójdę po tą znajdźkę. Co jest tutaj? No węzeł. Na pewno węzeł, na pewno droga powrotna. Tu coś se kliknąłem. Instrukcja techniczna. Wyciągnąłem wszystkie regulatory z oczyszczaczy i podkręciłem je do oporu. Kurwa, szaleństwo, ale tylko to mi pozostaje. Powinno spalić przynajmniej część gazu. Tak mi się wydaje. Kurwa, nie wiem, muszę czegoś spróbować. Patrzenie, jak Hidaka wyżyguje własne płuca. Nie mogę, to nie mogę być ja. Boże, miej nas w opiece. No, powiem szczerze, że dramat te osoby tutaj na tym statku przeżywały. Masakra. Nie wiem, jak ja bym się zachował, ale no, byłaby na pewno niezła panika. Dobra, co ja bym chciał? Teraz chcę tą broń. W ogóle nie mam amunicji do tych moich podstawowych broni. I teraz idziemy tą drogą, którą wtedy chciałem pójść. A tu jest winda, tak? Dobra, no ostatni koleś nam został, ludzie. Myślę, że jak ostatniemu strzykniemy, to dopiero będzie walka z tym lewiatanem, że trzeba go po prostu osłabić, nie? Zresztą tak było mówione, że inaczej ja nie mam szans w ogóle. Boże, ta muzyka dramat. Daj mi to. A mi by się przydało. Proszę, potrzebuję cię. Znowu ta Nicole. Dziwne to jest, naprawdę. No i tu będzie ten ostatni. Nara. To by było na tyle. O, tu są te. A, mówiłem, jesteśmy tutaj co po drugiej stronie. Nie mogłem się dostać. Tam jest ulepszacz taki, dobra. Kurde, nie mam... Dobra, no tym rozwalę. Co się dzieje? Dostał do Shenzhenu, żeby rozpuścić fraktowiec. Dobra, otwieram magazyn żywności. Wracaj tam i czyli teraz będzie walka z nim. Ale czekajcie, bo tu jest jeszcze... Zobaczcie, jeszcze tam jest jakieś przejście. Aha, dobra, bo ja muszę tędy wyjść i tamtędy mogę sobie wrócić i sobie ulepszyć, tak? Przejście w nieważkość. Wstrzyknij enzym. Dobra, to już zrobiliśmy. Czy mogę usunąć tą nieważkość, bo mnie ona denerwuje? Nie pamiętam, gdzie było to. No dobra, na razie sobie olejmy. Ja chcę zrobić sobie ulepszenie. To było tu. Dobrze, że ja w miarę ogarniam, wiecie. Mam takie w miarę dobrą orientację w terenie. O to mi chodziło. Ulepszenie. Dobra, co teraz dajemy? Tą strzelbę bym olał. Tą piłę też już bym zostawił. Może ten karabin, co? Bo też z niego dosyć często korzystam. A co on daje tutaj? Szybkostrzelność. Dobra, dajmy tu i dajmy obrażenia. Nie wiem, czy dobrze to robię, ale... Dajmy to w ten sposób i teraz możemy już stąd iść. O! Stazę sobie przy okazji tutaj zregeneruję, super. Jezu, ta muzyka jest creepy. Dobra, to jak tu się wychodziło teraz stąd, bo ja nie pamiętam. Do góry, tak? Na górą żeśmy się tu dostawali? Jezu, ja już tego nie pamiętam. Na pewno pamiętam takie wielkie wrota. One prowadziły tam do tego magazynu żywności, nie? Tam, gdzie ten lewiatan ma swoją siedzibę, że tak to ujmę. Dobra, podczas powrotu coś mi pewnie jeszcze wyskoczy, więc ja się tak, wiecie, nastawiam. Tutaj. No jednak nie. No ale coś tam tupie w tych szybach wentylacyjnych. Wiedziałem. O, jak to zadziała? O ty śmiro. Ej, w sumie niezła ta broń jest, jeśli tak mógłbym jej używać. Ale to się teraz... Teraz to był bezsensowny moment, bo byli blisko, nie? Z daleka jakby coś takiego zrobić w ciasnym korytarzu, to by było zajebiste. Moim zdaniem. Dobra, trochę mnie pieprznęli, no trudno. Teraz na dół, tak? Na poziom pierwszy, no weź tak, akceptuj. Żeby tu nie było tego jeszcze jakiegoś wielkiego beboka na przykład, nie? Dobra, a jeszcze chciałbym teraz te misje poboczne zerknąć. Czyli tak, to nie, pokład inżynierski, mostek też nie, hangar też nie. Dobra, czyli tutaj zrobiliśmy tą misję poboczną. Super, nie ma żadnych innych misji pobocznych w tym miejscu, więc możemy sobie stąd iść. Co to za muzyka? Jezus Maria! O tym mówię właśnie, że mnie bardziej straszą takie rzeczy niż beboki teraz, nie? Takie, których w ogóle się nie spodziewam. Chociaż no wyskakiwania beboków też się nie spodziewam. Ale jakoś się już przyzwyczaiłem do tego. Aha, to tak pika, tak powiem. Pika, Pikachu. Mogę tak tu se stanąć? A ten nie działa, przepraszam bardzo, czy o co chodzi? Dobra, zdążę? Zdążę. Super, idziemy stąd. Jezu, już nie pamiętam tych pomieszczeń. No i zapisujemy to koniecznie, bo jeżeli tam będzie walka, to ja chcę to zapisać. Dobra, mamy 36 minut. Wiecie co? Spróbujemy, no. Zobaczymy w ogóle, czy to będzie faktycznie walka taka z bossem. Zobaczymy. Najwyżej zginę, to zakończę odcinek, nie? Uzyskaj dostęp do magazynu żywności. Udało się. Wyrzuć lewiatana w przestrzeń kosmiczną. To na bank będzie jakaś waleczka. Tylko jak ta walka będzie wyglądać? O to jest pytanie. Dobra, tu coś mamy kliknąć, tak? Sterowanie śluzą. Aha, trzeba otworzyć śluzę i on powinien stamtąd wypieprzyć, tak? Znaczy będziemy musieli mu w tym pomóc na pewno. Dokładnie. Uczepił się wnętrza magazynu żywności. Potrzeba enzymu. Nie ma czasu. Wchodzę. Może zdołam go odciąć. Lewiatan waży aż 10 kiloton. Ja pierdykam. Muszę ci mówić, że to zły pomysł. Cóż, dobre się skończyło. No to jestem ciekaw, jak my sobie z tym poradzimy. Jak to w ogóle gówno będzie wyglądać? No, zabij lewiatana. No, zajebiście. Gdzie on jest? O nie, jeszcze podczas... Walka z lataniem, no to pozdro. Gdzie on jest? Gdzie jest ten lewiatan? O Boże! Co ja mam strzelać? Czy ja mam w ogóle tu marnować amunicję? O ty guziwo. Widzę. Nie zdążyłem. To nie będzie takie proste. Weź sapteczkę może. O. Nie, muszę lepszą broń chyba wziąć, słuchajcie. A tylko ja nie mam lepszej broni. Dobra, poczuł to. Teraz ta maska chyba. Uciekaj. Dobra. Rozumiem, że ma otworzyć pewnie to. Ten gruczoł tutaj główny. Dobra, omijanie tego nie jest takie najgorsze. Coś wziąłem w ogóle, nie wiem co. No, otworzysz to? O, teraz. Łap to. Spieprzaj mi z tym. Dobrze, że to mogę łapać, słuchajcie, bo inaczej byłby problem. Czy mu to coś robi w ogóle? Kurde, nie ma już tych. A nie, jest jeszcze jedna. Rzucaj tym! Tu jest. Druga faza. Nie mam broni już praktycznie. Aha, czy już niewiele brakuje. może to gówno zginąć, ja już nie mam amunicji. O nie. No i co teraz? On musi wypluwać to. Wypluj to. No ale mia... Kuźwa. No. Nie. Bez sensu. Przeładuj to. Jak on zaczyna pluć, to też mackę wyciąga niestety. O, teraz mi się udało. No. Ja zaraz się uduszę. Dopiero teraz zobaczyłem. Czyli to jest na czas. Jezu, w ostatnich sekundach widzieliście, to miałem chyba 2 sekundy. Ja pierdzielę, jaki fart. Ale fart. Ja pierdzie, zobaczcie ile tu znajdziek jest. Dostałem osiągnięcie. Wydałeś go na żel potworom morskim. Dziękuję, Isaac. Wracaj do środka, musimy porozmawiać. No już, zaraz, jeszcze tu była gdzieś skrzynka, tylko się zakalpućkałem. Mogę tu stanąć na tym? Nie mogę. Jezu, była gdzieś skrzynka i już jej nie widzę. Czy ja jestem jakiś... O, jest. No, a, kredyty, dobra. Ja pierdzielę, no to mieliśmy spotkanie pierwszego stopnia. Znaczy bliskie spotkanie z Lewiatanem. Z pierwszym bossem w tej grze, tak naprawdę takim pełnoprawnym. I nawet nam się udało. Powietrze się poprawia. Gdzie niegdzie zostało jeszcze trochę gazu, ale... Gdzie niegdzie, poradzę sobie. Słuchaj, Jacob. Mój Jacob. Słyszałam, że był na pokładzie wydobywczym z ocalałymi. Mówił, że budowali nadajnik SOS. Ukończyli go? Mówił, że jest prawie gotowy. Ale nie odezwał się... od dawna. Jeszcze nie mogę odejść. Muszę się upewnić, że powietrze jest bezpieczne. Ale jeśli znajdziesz ten nadajnik SOS, wezwij i pomóc. Tak zrobię. Pokład wydobywczy. Dobra, okej. A jeśli spotkam Jacoba? Powiedz... że go znajdę. Marzę, by go zobaczyć. Nadajnik SOS. Ktoś wystrzelił wszystkie pozostałe. Isaac, obok stanowiska roboczego Cross jest skrót na pokład wydobywczy. Otworzę go. Jasna cholera. Może jeszcze wykaraskamy się z tego koszmaru. Udało się. Ekologiczny kataklizm, zdobyłem kolejne osiągnięcie, rozdział 7, Uwrót Otchłani. Rozwalają mnie te nazwy, słuchajcie, tych rozdziałów, naprawdę. Co jeden to, słuchajcie, lepszy, nie? Dobra, zapisujemy sobie to koniecznie, bo ta walka była zajebista. Ja w ogóle w ostatnim momencie się zorientowałem, że tam w ogóle tlen nam uciekał, nie? No i słuchajcie, fartem, bo to dosłownie, nie wiem, 2 sekundy tam zabrakło i bym zginął, nie? A ostatnim ciosem go zabiłem jakby z tego pistoletu naszego, nie? Że go po prostu mu strzeliłem tam w ten ryj. Dobra, zobaczmy, czy coś w sklepie mogę teraz kupić. Jakieś ulepszonko nowe się tu pojawiło, nie wiem, cokolwiek, nie ma nic. To jest do strzelby, to nie kupuję tych ulepszeń. Dobra, kupię sobie do tego ammo, bo nam brakuje. I do tego w sumie też jedną paczkę. I to by było chyba na tyle. Bo tym bardziej, że i tak już nie ma miejsca. Dobra, przeładuj sobie to i jeszcze to też. Dobra, no nie jest jakoś cudownie, ale przynajmniej jest lepiej niż wcześniej. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Dajcie znać, jak wam się podobało, jak się podobała ta walka z tym bebokiem wielkim. Jestem ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Teraz będziemy się zajmować tym, żeby nadać sygnał SOS, tak mi się wydaje, i się spróbować ocalić, wydostać stąd. No ale jeszcze problemem jest ten cały doktorek, nie? Który gdzieś się tu panoszy po tym obiekcie i będzie chciał te beboki ze sobą zabrać na ziemię, co w ogóle trzeba go powstrzymać kategorycznie. No ale myślę, że jeszcze trochę przed nami zabawy w tej grze. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do następnego. Pa, pa!